Witajcie! W dzisiejszym filmie zaprezentujemy przeciąganie liny pomiędzy naszym ukochanym Ursusem C360 i nowoczesnym ciągnikiem Arbos 3055. Na wstępie warto zaznaczyć, że Ursus testowany w dzisiejszym filmie to fabryczna 40, czyli Ursus C4011. Ale o tym opowiemy w dalszej części. Nasz znajomy rolnik Leszek udostępnił nam ciągnik na czas testów. W dzisiejszym filmie wykonamy test przeciągania liny, zmierzymy promień skrętu i sprawdzimy, jaką wagę mają testowane ciągniki. Każda marka maszyn rolniczych ma gdzieś swój początek, ma kraj, w którym się zaczyna. Ursus, nasza polska legenda, ciągnik, który zrewolucjonizował polskie gospodarstwa. Posłuchajcie, co mamy Wam do powiedzenia na temat tego modelu. Ursus C360 to średni ciągnik rolniczy, który produkowany był w latach 1976 do 1994 w zakładach mechanicznych Ursus. Maszyny te zostały wyprodukowane w liczbie około 282 tysięcy sztuk. Produkcja Ursusa C360 rozpoczęła się w kwietniu 1976 roku. Model C360 zastąpił wcześniej produkowany ciągnik o oznaczeniu C355M. Model C355M był pierwszym etapem wprowadzenia do produkcji modelu C360. Bezpośrednią konkurencją dla Ursusa C360 były ciągniki Zetor 5911, MTZ50, MF255. Warto wspomnieć, że ciągnik prezentowany w dzisiejszym filmie to przerobiony Ursus C4011 na Ursusa C360. Przednia oś wraz z kołami oraz tylne zwolnice w tym ciągniku są od 4011, a silnik od C360. Jako ciekawostkę warto dodać, że ciągnik ten w gospodarstwie Leszka jest od nowości. Modernizację przeszedł w latach 90. Na dzień dzisiejszy maszyna ta nie pracuje już ciężko w polu, lecz służy do prac pomocniczych. Jednak Leszek nie sprzedałby jej za żadne pieniądze. Marka Arbos, produkt włoski, w niektórych kręgach we Włoszech nawet legendarny. Z ziemi włoskiej do Polski, ale czy na pewno? Może z ziemi chińskiej do Polski. Posłuchajcie, jak to się odbywa. Arbos to marka wywodząca się z Włoch. Założona w 1954 roku w miejscowości Piacenza. Historia rozpoczyna się w małym warsztacie, w którym Federico Buba rozpoczął produkcję i naprawę drobnego sprzętu rolniczego. Na przestrzeni lat marka Arbos przechodziła szereg modernizacji i restrukturyzacji. Następstwem tego jest inwestycja chińskiego giganta, producenta Weihai & Shandong Heavy Industry w markę Arbos. Założona w 1946 roku, Weihai ma ponad 90 tysięcy pracowników na całym świecie, z rocznym przychodem ponad 260 miliardów renminbi w 2019 roku. Weihai zajmuje 83. miejsce wśród 500 najlepszych przedsiębiorstw w Chinach, 23. miejsce wśród 500 najlepszych przedsiębiorstw produkcyjnych w Chinach i drugie miejsce wśród 100 najlepszych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego w Chinach. Weihai jest międzynarodową grupą wielobranżową, która posiada jednostki napędowe, maszyny budowlane, inteligentną logistykę, sprzęt rolniczy, w tym markę Arbos i Lowol i inne. Na polskim rynku marka Arbos pojawiła się w roku 2017. Wtedy to firma Korbanek została importerem tych maszyn na nasz krajowy rynek. Jako ciekawostkę należy dodać, że model 3055, czyli testowany w dzisiejszym filmie, osiągnął spory sukces na polskim rynku. W 2021 roku w przedziale mocy 47 do 58 koni mechanicznych Arbos 3055 zajmuje drugie miejsce w rocznym zestawieniu sprzedaży.
Warto dodać, że model 3055 to najmniejszy ciągnik z serii 3000. Segment ten zawiera również ciągniki 3065 i 3075 o mocach 65 i 75 koni mechanicznych. Ciągnik Arbos 3055 charakteryzuje się wszechstronnością i prostotą. Elastyczność, zręczność i znakomite możliwości wielozadaniowe to tylko kilka kluczowych cech tego ciągnika. Może stanowić świetne uzupełnienie do większej floty w przypadku średnich oraz dużych gospodarstw lub być główną siłą napędową mniejszego gospodarstwa. A teraz sprawdźmy masy naszych dzisiejszych uczestników. Ile waży Ursus? Ile waży Arbos? To się za chwilę dowiecie. Masa, jak bardzo dobrze wiecie, przy przyciąganiu ma bardzo duże znaczenie, wpływa na siłę ciągu. Pierwszym testem, jaki przeprowadzimy w dniu dzisiejszym, będzie sprawdzenie, ile ważą oba ciągniki. Użyjemy do tego wagi mającej 35 ton obciążenia maksymalnego. Terminal wagowy to doskonałej jakości australijski miernik Rinstrum o działce odczytowej co 10 kg z naszej zaprzyjaźnionej firmy V-Eco. Jako pierwszy na wagę wjedzie Ursus C360. Waga wskazała 2770 kg. Czas, aby Arbos 3055 wjechał na wagę z przednim tuzem zamiast obciążników. Waga wskazała 3280 kg. Ciągnik Arbos posiada przedni napęd, przez co waga tej maszyny jest kilkaset kilogramów większa. W dzisiejszej konfiguracji nasz ciągnik nie ma obciążników przednich. Ma za to zamontowany przedni tuz, który jest nieco lżejszy. A teraz sprawdzimy promień skrętu. Coś bardzo istotnego. Ciągnik nie jeździ tylko na wprost. Musimy nim manewrować w gospodarstwie, na polu, w codziennej pracy. Sprawdźmy, jaki promień skrętu ma nasz dzisiejszy Ursus i nasz dzisiejszy Arbos. Promień skrętu to bardzo ważny parametr w ciągniku. Decyduje on o zwrotności ciągnika, czyli o wielkości uwroci, łatwości manewrowania. Warto wspomnieć, że ciągniki wyposażone w napęd 4x4 nie mają tak dobrego skrętu jak ciągniki tylko tylnonapędowe. Jako pierwszy w tym teście udział wziął Ursus C360. Średnica okręgu, jaką zrobił, wynosi 8 m 40 cm, co daje promień skrętu wynoszący 4 m 20 cm. Jako drugi przetestowany został Arbos 3055. Średnica okręgu, jaką zrobił Arbos, wynosi 10 m 70 cm, więc promień skrętu w tym ciągniku to 5 m 35 cm. Czy wiedziałeś, że średnica zawracania w Toyocie Land Cruiser V8 to 13,2 metra? Co ma wpływ na siłę ciągu? Masa, moc maszyny, punkt zaczepienia. Dzisiaj wszystko to dla Was przetestujemy, pokażemy, a finalnie zobaczycie przeciąganie tych dwóch ciągników. Na test wpływ ma kilka czynników. Jednym z najważniejszych jest masa ciągnika, kolejnym punkt zaczepu liny. Zgodnie z prośbami naszych widzów przetestujemy ciągniki zarówno połączone ze sobą dolnym zaczepem, jak i górnym. Wielu widzów wnioskowało, by robić test z liną zaczepioną na górnym zaczepie, jako bardziej miarodajny. Kolejnym ważnym parametrem jest ciśnienie w oponach. Do pomiaru używamy manometru do pomiaru ciśnienia w oponach marki CarMotion. W tym celu sprawdziliśmy i ustawiliśmy w Ursusie 0,7 bara, a w Arbosie 1 bar.
Ze względu na to, że Ursus ma opony diagonalne, niższe ciśnienie w kołach powinno dać mu lepszą przyczepność. Powierzchnia, na jakiej przeprowadzimy test, to kostka brukowa. Kostka brukowa daje możliwość sprawdzenia uciągu maszyn o zbliżonej sile uciągu. W polu obie maszyny natychmiast by się zakopały i nie byłoby możliwości zaobserwować minimalnie wyższej przewagi. Temperatura powietrza to 6 stopni Celsjusza. Czas na test. Pierwszy test, przeciąganie liny 2x4 versus 2x4. Ze względu na bardzo dużą ilość pytań i próśb, przeprowadzimy test przeciągania na górnych zaczepach. Trzeci test pozwoli nam sprawdzić, jak wygląda przeciąganie między tymi dwoma ciągnikami, gdy w jednym mamy napęd 2x4, a w drugim załączymy napęd 4x4. Zaciekawił Cię ten film? Napisz w komentarzu, jakie maszyny chcesz zobaczyć w następnym filmie. A może Ty chcesz wziąć udział w przeciąganiu liny swoim ciągnikiem? Napisz do nas na Facebooku. A teraz zapraszamy do zapoznania się z ofertą ciągników i innych maszyn na naszej stronie. Link znajdziecie w opisie pod filmem.